I just would like to share one thing. Chciałem się z wami czymś podzielić. That happened to me that illustrated this. To jest moje doświadczenie, które pokazuje i obrazuje tą historię. About 20 years ago. Około 20 lat temu. I was a young father. Byłem młodym ojcem. And I worked very hard at raising my children. I bardzo ciężko pracowałem nad wychowywaniem moich dzieci. And I worked long, long hours at work. I też wiele godzin pracowałem w pracy. I came home, this is a similar story to many of yours, I'm sure. To jest pewnie podobna opowieść do wielu z was. I sometimes was so tired I didn't know if it was day or night. Czasami wracając do domu byłem już tak zmęczony, że nie wiedziałem, czy jest dzień czy noc. And at the end of each month I barely got by to paying my bills. I na końcu każdego miesiąca ledwo starczało mi na opłacenie wszystkich rachunków. A few years of living like that made me very down. Kilka lat takiego życia bardzo mnie przybiło do ziemi. And I felt like God wasn't blessing me. I czułem się, jakby Bóg mnie nie błogosławił. So I felt far away from him. Więc czułem się daleki od niego. I wasn't really, it's just that's how I was feeling. Naprawdę nie byłem realnie, ale tak się czułem. And God decided enough of that. I Bóg zadecydował dosyć tego już. One day I was just sitting in a room. Pewnego dnia po prostu siedziałem w pokoju. And I turned the light off. I wyłączyłem światło. I was just trying to rest for a minute. I próbując chwilkę odpocząć. And I fell asleep. I zasnąłem. And I had a dream. I miałem sen. That I know God gave to me. Który wiem, że Bóg mi dał. In the dream I was in my backyard in Israel. We śnie byłem w moim ogrodzie w Izraelu. And Yeshua came walking up to me. I podszedł do mnie Yeshua. And now I was full of all this tiredness and kind of angry at God for not blessing me. Ja byłem pełen całego tego zmęczenia i trochę zagniewany na Boga za to, że mnie nie błogosławił. So in my dream I thought, oh, here comes Yeshua, he's going to tell me something wonderful that'll break this terrible feeling I have. I myślę sobie, nadchodzi Yeshua, on teraz mi powie coś wspaniałego i to po prostu złamie to fatalne, te moje wszystkie złe odczucia. So in my dream Yeshua comes and he sits right next to me, sits down on a rock. Więc w moim śnie podchodzi do mnie Yeshua i siada obok mnie na kamieniu. My backyard in Israel looked over a ridge and you can see the ocean. Mój ogród przy domu, moje podwórko w Izraelu wygląda na taki klif i można widać morze. So Yeshua looks right in my eyes. Więc Yeshua patrzy mi prosto w oczy. And he says, isn't that a beautiful sunset? God is so good. Czyż to nie jest piękny zachód słońca? Bóg jest taki dobry. And I thought, no, I didn't say this, but, I pomyślałem sobie, tego nie powiedziałem. But I thought to myself, what's he talking about? Here I am in crisis and I want to talk about the sunset. O czym on mówi? Ja tutaj mam kryzys, a on mi mówi o zachodzie słońca. And then he just sat there looking at the sunset. A on tylko siedział tam i patrzył na zachód słońca. And then he turns to me and looks at me right in the eyes. A potem on zwrócił się do mnie, spojrzał mi prosto w oczy. And he said, when my students and I used to walk by this area, we would sit down here a lot and admire the sunsets. I powiedział, moi uczniowie i ja często przechodziliśmy właśnie tędy i często siadaliśmy tu i podziwialiśmy zachód słońca. Now I didn't know this then, but later I found out that the area where my backyard was, there was a Roman road that used to be there. Mm-hmm. I wtedy pewnie nie wiedziałem, ale później się dowiedziałem, że w tym miejscu, gdzie jest moje podwórko, w owego czasów była droga rzymska, która właśnie tędy przechodziła. And it certainly is possible in history that Yeshua would have gone to that road going from Galilee to Jerusalem. Historycznie jest to możliwe, bardzo prawdopodobne, że Yeshua właśnie tą drogą przechodził, na przykład z Galilei do Jerozolimy. So I'm sitting there and I don't really know what to do or think. Więc siedzę tam i naprawdę nie wiem, co robić ani myśleć. And he said, come with me. A on mówi, chodź ze mną. And we turn around and we're walking in my backyard. Obróciliśmy się i idziemy przez moje podwórko. Now where my house really was, i tam, gdzie mój dom, there was a cave. Była jaskinia. And then I also remembered that
I wtedy przypomniałem sobie, when Yeshua was alive, że gdy Yeshua żył, there were a lot of caves where my house was. Było tam w tej okolicy, gdzie mój dom się znajduje, było wiele jaskiń. And there were big, beautiful caves, and people used to live in them, fix them up and live in them. I było też wiele dużych, pięknych jaskiń, które ludzie sobie urządzali i mieszkali w nich. So he said to me, come, it's almost the Shabbat, it was almost Friday night. Więc on mówi do mnie, chodź, jest prawie Szabat. And you know, when I sat down and had the dream, it was Friday. A wtedy, kiedy ja siedziałem i miałem sen, to był piątek. And he said, he knocked on the side of the cave. I on zapukał do jaskini. Kind of hard. Na bok jaskini, tak mocno. And there was a rock that was like a door. I tam był kamień, który był jak drzwi. And the family that lived in the cave where my house was. I rodzina, która mieszkała w jaskini, gdzie znajdował się mój dom. Pushed the door open. Opchnęła drzwi na otwarcie. And the woman of the house looked at Yeshua. I pani domu spojrzała na Yeshua. And she said, "Oh, Rabbi, I'm so glad you're here. We weren't expecting you." Powiedziała, Rabbi, jak dobrze, tak cieszę się, że jesteś. Nie spodziewaliśmy się ciebie. But she said, "Please, you must be with us for this Sabbath." I powiedziała, prosimy, musisz zostać z nami na szabat. And Yeshua said, "I would be honored to be with you." A Yeshua odpowiedział jej, to będzie zaszczyt z wami spędzić. And I also want you to host my best friend, David. Chcę, żebyście także ugościli mojego najlepszego przyjaciela, Dawida. And suddenly, I woke up. I nagle się obudziłem. In absolute tears. I absolut, po prostu łzy leciały mi. Because he called me his best friend. Bo nazwał mnie swoim najlepszym przyjacielem. And the whole conversation took place in Hebrew. I cała nasza rozmowa była po hebrajsku. And he used a word for best friend that the scriptures use when God speaks about Abraham. I on użył słowa na wyrażenie najlepszy przyjaciel, tego samego, które w piśmie jest używane wtedy, gdy Bóg mówił o Abrahamie. And I just realized, if he calls me that after all the negative things I've been thinking about him. I wtedy zdałem sobie sprawę, że jak on mnie nazwał właśnie w taki sposób, po tym wszystkim, co ja przeszedłem, he doesn't consider me far from him. On wcale nie uznaje mnie jako oddalonego od siebie. Why am I sharing this? Dlaczego dzielę się tym z wami? Because again, I want to emphasize, God knows exactly what we need to keep going. Bo znowu chcę podkreślić, że Bóg wie dokładnie, czego nam potrzeba, żeby podążać dalej. And his creativity in finding a way to reach us is incredible. Jego kreatywność w odnajdywaniu sposobów dotarcia do nas jest niesamowita. You know exactly what I needed at that point. On wiedział dokładnie, czego ja potrzebuję w tym momencie. And in a really creative way he provided it. I dał mi to w bardzo kreatywny sposób. So, that's the God we serve. Tak więc to jest Bóg, któremu służymy. And what he did for Abraham, he will do for us. I to, co zrobił dla Abrahama zrobi też dla nas. And the faith that you have is the same faith that Abraham had. I wiara, którą ty masz, to jest ta sama wiara, którą miał Abraham. And in our situation, it's even a little bit better. W naszej sytuacji to jest nawet trochę lepsze. Because we understand some things that Abraham didn't. Bo my rozumiemy pewne rzeczy, których Abraham nie rozumiał. He understands them now better than we do. Oczywiście teraz rozumie je lepiej niż my. But what Messiah Yeshua does for us is energize that faith. Ale to, co Yeshua dla nas robi, napełnia, doładowuje tą wiarę. So I'll end by saying that you've got everything you need to walk in your destiny. Więc chcę zakończyć mówiąc, masz wszystko, co trzeba, abyś wkroczył w Twoje przeznaczenie. You lack nothing. Nie brakuje Ci niczego. Let that encourage us. I w tym pozostanie zachęcenie. Thank you. Dziękuję.